Razem dbamy o życie to hasło marszu, który w czwartek przeszedł ulicami Katowic. Jego celem było promowanie hospicjów niejako miejsca umierania, a pomocy osobom nieuleczalnie chorym. Marsz jest też częścią kampanii Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach. Celem tej kampanii jest propagowanie i edukacja na temat hospicjum, bo musimy cały czas tak naprawdę wychodzić do ludzi i mówić, czym się zajmujemy. Cały czas niestety jest takie stereotypowe myślenie o hospicjum. Mówiąc wprost, myślą, że to jest umieralnia. My chcemy mówić absolutnie nie. To jest życie, to jest radość. Niektórzy pacjenci przebywają w hospicjum latami i chcą przeżyć ten czas godnie i bez cierpienia. Ja myślę, że każdy z nas chciałby, żeby osoby, które odchodzą, zrobiły to w warunkach godnych. Nie zawsze jest to możliwe w domu, jest to bardzo trudne wręcz. I forma takiego instytucjonalnego hospicjum jest pewnym rozwiązaniem. Natomiast oczywiście to kosztuje dużo pieniędzy i to wymaga także od nas, jako od miasta, od wspólnoty, od państwa, bo wszyscy właściwie, czy państwo, czy miasto, jesteśmy pewną wspólnotą mieszkańców, to wymaga dużego zaangażowania. Hospicjum chce też promować wolontariat, zwłaszcza wśród uczniów klas 8 szkół podstawowych. Jestem wolontariuszem dlatego, bo lubię po prostu pomagać ludziom, lubię to robić, po prostu smutną myśl, kiedy myślę, że niektórym ludziom jest ciężej. Pomoc ludziom zawsze wydawała mi się taka bardzo potrzebna i no, czuję się z tym dobrze, jak pomagam. Ludziom trzeba pomagać, niektórzy potrzebują pomocy. Myślę, że sprawiamy im radość też. No i to jest takie ważne, żeby pomagać tym ludziom. Jednocześnie pomagając też sobie w uwrażliwieniu się na potrzeby drugiego człowieka.